Wszystko jest przyklejone mega równo, mega porządnie. Także jak tylko się obudzisz, to już nigdy nie wstaniesz z tego łóżka. Teraz Abra musi się tylko obudzić. Nie mam pojęcia, kiedy to się stanie. Maciek, co to jest? Hej, siemaneczko, z tej strony brat Abry i dzisiaj zrobimy sobie pranka. Słuchajcie, ziomeczki, dzisiaj mamy taką taśmę, a to dlatego, bo będziemy sobie prankować Abrę. Jest 8:30, Abra jeszcze śpi. Użyjemy sobie takiej taśmy kozackiej, żeby przykleić Abrę do jego łóżka. Mamy taką mega grubą taśmę, to jest duct tape, czyli jest naprawdę mega potężna. I ze mną dzisiaj jest Cebek, który będzie mi pomagał. A żeby wam pokazać, jaka ta taśma jest mega mocna, owinę go teraz. Ta taśma jest naprawdę mega gruba. Gościu, co ty robisz, no? Słuchajcie, ja go trzymam, bo waży chyba 1 000 000 kg. I ona nie pęka, to jest najsilniejsza taśma na świecie. Mamy 3 identyczne rolki i będziemy Abrę przyklejać do łóżka, kiedy śpi. Sami widzicie, jaka każda rolka jest mega gruba. Wydaje mi się, że jedna rolka ma 25 metrów taśmy, no więc powinno bez problemu wystarczyć. I właśnie przy pomocy tej taśmy planujemy Abrę przykleić do jego łóżka, kiedy śpi. Pójdziemy na górę pokazać wam właśnie, jak Abra śpi. I będziemy chcieli go tak przykleić, żeby nie mógł wstać po przebudzeniu się. Wiecie, on się budzi normalnie i nie może wstać z łóżka. Zaraz przy pomocy takich pasków, tylko że trochę dłuższych, będziemy chcieli przykleić Abrę do jego łóżka tak, żeby po przebudzeniu nie mógł się ruszyć. Tak jak Cebek już powiedział, mamy zamiar przygotować kilkadziesiąt takich pasków, a potem przyklejać się z jednego końca łóżka do drugiego, tak żeby Abra nie mógł się ruszyć. Co ty zrobiłeś? Raz, dwa, trzy! A ja też chcę zobaczyć. U nas niedługo będzie 9:00, także lecimy na górę, dopóki Abra śpi. Ja nie mogę się doczekać, bo naprawdę pierwszy raz robię sam pranka na Abrze i jestem mega ciekawy, czy nam się uda. Dobra, lecimy. Już jesteśmy u mnie w pokoju, ponieważ się przygotowujemy razem z Sebkiem. Jak widzicie, mamy statyw, który za chwilę zaniesiemy do Abry do pokoju. Jak pewnie wiecie, tam jest łazienka, która łączy nasze pokoje, także on nie powinien tego słyszeć, nawet jak teraz głośno mówię. Nie wiem jak wy, ale ja się mega boję o to, że Abra się obudzi. Myślę, że on może się obudzić, ale postaramy się z Sebkiem zrobić tak, żeby wszystko było jak najciszej. Jak sami widzicie, za oknem jest mega jasno, dlatego takie lampy, które nie dają wcale bardzo jasnego światła, nie powinny go obudzić, ale kto wie. Musimy być przygotowani na każdą możliwość. Dobra, słuchajcie, jeżeli mamy już wszystko przygotowane, teraz razem z Sebkiem pójdziemy szybko do Abry do pokoju, zobaczyć, czy on śpi i czy się nie obudzi, jeżeli tam wejdziemy. Teraz lecimy do Abry, więc będę musiał mówić dużo ciszej, żeby go przypadkiem nie obudzić. Zobaczymy, co u niego. Sebek idzie pierwszy, jakby Abra się obudził, będzie na niego. Dobra, ziomeczki, jesteśmy u niego w pokoju. Ja muszę mega cicho mówić. Co ty robisz, Sebek? Nie! Zrobiłeś, gościu? Słuchajcie, Abra śpi. I na razie taka ogromna lampa go nie obudziła, więc postanowiliśmy... Daj kamerę i zapal nam tą lampkę na łóżkiem. Jeżeli on się obudzi, to mamy przegraną sprawę. Dobra, słuchajcie, jak widzieliście, Abra śpi. Przez chwilę myśleliśmy, że się obudzi, ale na szczęście do tego nie doszło, więc wydaje mi się, że możemy przechodzić do dzieła. Za chwilę chyba będzie 9:00, nie? No, ja za parę minut myślę, że tak. Dlatego on może zaraz się budzić, więc nie mamy dużo czasu, musimy przechodzić do łazienki i przygotowywać sobie paski. Ale zanim to, już teraz zasubskrybuj ten kanał, kliknij w czerwony przycisk subskrybuj i spraw, żeby był szary. Oraz pamiętaj o dzwonku, który jest koło niego. Poszalone filmy na tym kanale są 3 razy w tygodniu i takich pranków na pewno nie brakuje. Zasubskrybuj i lecimy. 10 tysięcy łapek gwarantuje kolejnego pranka na Abrze, więc zostawcie łapkę w górę teraz i lecimy go prankować. Słuchajcie, teraz jesteśmy w łazience, gdzie będziemy sobie przygotowywać takie długie paski, które będą miały około 2 metry długości po to, żeby objąć całe łóżko. Jesteśmy nie przypadkiem w łazience, mianowicie nie chcemy obudzić Abry, a takie działania no na pewno mogłyby to spowodować i nie chcemy po prostu ryzykować całego pranka, dlatego sobie przygotujemy po 10 pasków i będziemy szli na bieżąco przyklejać go do łóżka. Całkiem szybko, mamy już kilka przygotowanych pasków, więc lecimy dalej i będziecie na pewno wszystko widzieli na bieżąco. Już
wykorzystaliśmy pierwszą rolkę i wydaje nam się, że uzyskaliśmy około 60 cm szerokości. Gdyby przyłożyć każdy pasek do siebie, to mielibyśmy około 60 cm, więc myślę, że już bylibyśmy w stanie mniej więcej cały tłów Abry zakleić taśmą. Ponieważ pierwsza rolka już jest gotowa, bierzemy te wszystkie paski taśmy, lecimy do Abry i mam nadzieję, że on się nie obudzi. Lecimy to przetestować, ale będziemy na pewno bardzo uważać. Trzymajcie kciuki za nas, żeby nam się udało, bo naprawdę może wyjść hardkorowo. Lecimy! Słuchajcie, mamy statyw i lecimy do Abry. Sebek prowadzi. Statyw nam jest po to, żeby ustawić kamerę właśnie na nim, abyście doskonale widzieli, jak kleimy taśmę, bo po prostu będziemy zajęci. Dlatego teraz będę musiał być cicho, żeby nie obudzić Abry. On cały czas leży tak, jak leżał wcześniej. Wydaje mi się, że naprawdę ma mocny sen. Zresztą Sebek to teraz sprawdza. Kościół, ty się nie boisz, on się obudzi. Jak widzicie, statyw jest już przygotowany. Zaraz lecimy po całą taśmę i będziemy... I zaraz będziemy lecieć po taśmę i go przyklejać. Teraz będziemy naklejać pierwszy pasek taśmy. Sebek, tylko zrób tutaj... Nie robimy tego bardzo mocno, żeby nie obudzić Abry. Jeżeli on się nie obudzi, to będzie jakiś cud. Dobra, jameczki lecimy od razu z drugim paskiem. Przykleimy go bardzo blisko do tego, żeby stworzyć jednolitą strukturę. Abra nawet jak bardzo będzie się starał, to na pewno nie będzie mógł wstać. Oby się tylko nie obudził, bo tego się najbardziej boję. Zdjąłem kamery ze statywu, żeby pokazać wam, jak to genialnie wygląda. Jak na razie mamy tutaj niecałą jedną rolkę, a pozostały nam jeszcze dwie. I naprawdę patrzcie, jak to super wygląda. Boję się go dotykać, ale to jest takie piękne. Słuchajcie, to wygląda tak super, jest mega satysfakcjonujące. Taka równa powierzchnia taśmy. Jak widzicie, to się całkiem dobrze trzyma. Ale oczywiście nie mogliśmy tego zbyt mocno przykleić, żeby nie obudzić tego delikwenta. Dlatego teraz będziemy lecieli z kolejnymi dwiema rolkami. Będziemy teraz szli do góry, aż pod szyję. Ale pokażę wam, jak cicho można otworzyć te taśmy. Jeżeli będę to robił delikatnie i powoli, to naprawdę jest bardzo cicho i Abra nie powinien się obudzić. No i co dalej? Mam nadzieję, że Abra się nie obudzi. Jak na razie idzie nam dobrze, mam nadzieję, że tak zostanie. Słuchajcie, przed chwilą skończyliśmy przyklejać drugą rolkę. Jak widzicie, to wygląda epicko. Naprawdę już Abra w większości jest oklejony taśmą. Super robota nam wychodzi jak na razie. Została nam ostatnia rolka. Bez problemu starczy nam na resztę ciała oraz jeszcze na jego nogi. I naprawdę całe łóżko w takiej taśmie będzie wyglądało jeszcze lepiej niż teraz. To już naprawdę wygląda mega dobrze. Śpi dokładnie tak samo jak wcześniej. Nawet się nie ruszy. Mi się wydaje, że w każdej chwili może się obudzić. Ta taśma jest naprawdę mega wytrzymała i jest naprawdę porządnie przyklejona. Jak widzicie, wszystko jest równo przyklejane, żeby nie było żadnych przerw, żeby to ładnie wyglądało i żeby po prostu Abrze było ciężej wstać, jak już się obudzi. Ziomeczku, obudź się, ziomeczku. Sypka już z nami nie ma, ponieważ musiał uciekać, ale udało nam się skończyć nasz taśmowy prank. Jak sami widzicie, to wyszło przegenialnie, przeepicko, naprawdę lepiej niż się spodziewałem. Cały Abra od stóp do głów jest pokryty taśmą. Wszystko jest przyklejone po dwóch stronach do łóżka, żeby po prostu nie mógł tego podnieść. Nie wiem nawet, która jest godzina, ale on dalej śpi. Kościół, jaki ty masz twardy sen, to ja ci zazdroszczę tego. Wszystko jest przyklejone mega równo, mega porządnie. Także jak tylko się obudzisz, to już nigdy nie wstaniesz z tego łóżka. Teraz Abra musi się tylko obudzić. Nie mam pojęcia, kiedy to się stanie, dlatego ja teraz umieszczę kamerę na statywie, wy będziecie go cały czas obserwowali, będziecie mogli zobaczyć jego reakcję, a ja zostawię sobie otwarte drzwi do łazienki, żeby słyszeć, kiedy się obudzi. Dlatego ja zaraz zostawiam was z kamerą, niedługo się obudzi. Maciek! Co to jest? Gościu, wstałeś? Wow! No co to jest? No gościu, no taśmą naprawdę do łóżka. Gościu, sprankowałem cię! Jak się z tym czujesz? Jak się spało przede wszystkim? Bardzo dobrze się spało, ale nie no, weź mnie stąd wypuść, no co ty robisz? No stary, co święta, no. To jest mój prezent świąteczny, rewanż za... 3, 2, 1...
O, poszło. Specjalnie użyłem najmocniejszej taśmy, jaką znalazłem, żebyś stąd nie wyszedł już nigdy. Stary, nawet się nie siłuj, nie masz szans się z tego wydostać. Przykleiło mi się do ręki. Co to ma być? No stary, naprawdę no. Co ja ci takiego zrobiłem? Z tego nie da... Gościu, to nie jest taka zwykła taśma, jak sam widzisz, to jest duct tape, mega silny, mega mocny. Nie masz szans, nawet nie próbuj, ziomeczku. O, patrz, tutaj. O, fuck, co tu się stało, dlaczego to się odkleja? Nie wiedziałem, że sobie tak łatwo dasz z tym... Nie rzucaj we mnie, to jest ciężkie. Kurde, boję się, że zaraz to odkleisz. Patrz, ten materac się ugina, stary. Słuchajcie, Abra to próbuje ciągnąć się z dwóch stron i naprawdę ta taśma ledwo co się rusza. Trzy, dwa, jeden... Nie no, musisz mi pomóc, no autentycznie, stary, patrz. No nie ma szans. Może bym jeszcze jakoś... Tak też nie wyjdę. Ty gościu, wiesz co ja muszę teraz robić? No co musisz zrobić? Iść na kebab. No nie, no nie zostawiam. No chodź tu, no wracaj, no ja muszę stąd wyjść, to jest za ciepło. No nie. Idzie coś, idzie coś. O, fuck, wow. Ja cię kręcę, nie wierzę. Jeszcze w dodatku jestem w piżamie, którą dostałem na święta. No, jak ja wyglądam? Naprawdę prank wyszedł mega kozacko. Nie masz pojęcia, jak się bałem tego, że się obudzisz. To była dobra pobudka, naprawdę, całkiem niezła. Stary, zobacz, co tu się stało. Ej, odbiła się pościel, gościu. Pościel się odbiła i naprawdę widać wzorce. Abra zrobił jedną wielką kulę z całej taśmy, która przed chwilą była na jego łóżku. Ale to jest tak twarde, tak zbite. Wow, ej, naprawdę, stary. Tak czy inaczej, ludzki głos raczej by mnie nie obudził, bo często się zdarza, że ktoś tu wchodzi do mnie do pokoju i korzysta z komputera, więc nawet jeśli głośno gadali, to raczej bym w sumie tego nie słyszał, ale jestem zdziwiony, że się nie obudził. 10 tysięcy łapek gwarantuję wam kolejnego pranka na Abrze. Postaram się wymyślić coś mega hardkorowego. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Teraz na dole kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj i sprawdźcie, żeby był szary, oraz walnijcie w dzwoneczek, który obok niego jest. Poszalne filmy są tutaj aż 3 razy w tygodniu. Zasubskrybujcie, zostawcie łapkę dla brata. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pum!